W poprzednim filmie, takim sposobem wizualnym, geometrycznym, troszeczkę trikowym, pokazaliśmy sobie, jaki kierunek, zwrot i wartość ma wektor przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu, a teraz, używając nieco analizy matematycznej, sobie ponownie ten wynik wyprowadzimy. W jakiejś konkretnej chwili. Wektor wodzący, wektor położenia możemy opisać z jednej strony we współrzędnych kartezjańskich, no to zawsze byłoby jakieś x od t i jakieś y od t, ale znamy też już współrzędne biegunowe, więc możemy od razu napisać, że ten x to jest długość wektora razy cosinus kąta fi, a y to jest r, też długość wektora razy sinus kąta fi. I w tym momencie to, co wiemy o ruchu po okręgu ze stałą szybkością, to to, że po pierwsze tak, tu ta długość tego wektora się w czasie nie zmienia, ponieważ poruszamy się po torze właśnie będącym okręgiem, a więc przemierzamy punkty, które wszystkie są równo odległe od jakoś wyróżnionego punktu. A oprócz tego kąt nasz zależy od czasu oczywiście, poruszamy się, ale jest to po prostu wartość prędkości kątowej, razy czas, jaki upłynął. I policzmy sobie teraz prędkość, wektor prędkości. Wiemy z takich rozważań bardziej intuicyjnych, czy wizualnych, że będzie on styczny do toru, a więc prostopadły tu do tego wektora, ale policzmy to. Tutaj już od razu chyba uprzedziłam na początku, że będę używać analizy matematycznej, czyli po prostu już obliczać pochodne składowych wektora po czasie. Troszeczkę to tak rozpisuję jednak na piechotę, żeby dawało się prześledzić co tutaj robię pochodna cosinusa po argumencie który tutaj stoi to jest minus sinus ale jeszcze jak argument zróżniczkujemy po czasie czyli to omega t zróżniczkujemy po czasie to jeszcze nam spada omega no i pochodna funkcji sinus po argumencie który tutaj stoi pod sinusem to jest cosinus no ale jeszcze musimy zróżniczkować po czasie to co stoi tutaj to, co jest argumentem, czyli omega razy T, więc znowu nam wyskakuje omega. To, co otrzymujemy to jest taki oto wektor R omega razy minus sinus omega T cosinus omega T. Gdzie w tym momencie możemy powiedzieć tutaj to sobie narysujemy tak jeszcze raz, że tak, tutaj jest R cosinus phi. Tutaj r sinus phi, a jak się przyjrzymy temu wektorowi prędkości, to taki wektor, który tutaj składową x ma równą minus sinus fi, tak, razy jakaś tam długość prędkości tego wektora, a tutaj ma plus cosinus phi razy długość, to coś takiego będzie rzeczywiście prostopadłe do, do tego wektora r, ponieważ o tutaj jest kąt fi. Tak? A z geometrii wiemy, jak tutaj jest kąt fi, tutaj jest 90 minus fi i tutaj jest 90, no to tutaj, żeby razem było 180, no to tu musi być fi. Czyli faktycznie są to wektory prostopadłe. Co jeszcze można zrobić, żeby się przekonać, że są prostopadłe faktycznie, no to można sobie na przykład policzyć ich iloczyn skalarny w każdej chwili czasu, tutaj cały czas mamy funkcję czasu. Tutaj mamy r cosinus phi i sinus phi. Tutaj zamiennie posługuje się tym omega razy t i phi. No i widzimy, że ten iloczyn skalarny r kwadrat omega, a tutaj mamy cosinus phi razy sinus phi z minusem dodać sinus phi cosinus phi i to jest oczywiście 0, czyli zawsze te wektory są prostopadłe. Tak jest zawsze wektor r, a tak jest wektor v. Do wolnej chwili czasu, I one kiedy się przekręcają, zmieniają, obydwa zmieniają swój kierunek, to zawsze jeden jest tak, drugi jest tak. Czyli dokładnie to, co mówiłam w poprzednim filmie, wyszło nam również w taki sposób analityczny, no dobrze, czyli mamy już zależność wektora prędkości od czasu, a teraz pora na przyspieszenie, czyli pochodna wektora prędkości po czasie to będzie po prostu pochodna każdej ze składowych, czyli mamy r razy omega, a tutaj mamy minus pochodna po czasie sinusa omega t i plus pochodna po czasie cosinusa. Coś takiego to się równa r omega, a tutaj minus znowu pochodna sinusa po argumencie, to jest cosinus, no i pochodna argumentu po czasie, czyli pochodna omega t. Po czasie to jest omega. A tutaj pochodna kosinusa po argumencie, który tutaj stoi, to jest minus sinus argumentu, no i jeszcze argument, czyli w tym momencie omega t. Różniczkujemy po czasie i nam wyskakuje omega. Dobrze, czyli mamy coś takiego. Mamy minus r omega kwadrat, a tu cosinus omega T i sinus. Omega T. Tutaj rozpoznajemy co my tu rozpoznajemy? Rozpoznajemy tak, mamy r razy o taki wektor, o składowych cosinus i sinus, czyli dokładnie o to. Tyle, że z minusem mamy minus omega kwadrat razy po prostu wektor położenia. Sprawdźmy dla pewności, czy jednostki się zgadzają. 1 przez sekundę kwadrat, no a położenie ma wymiar się odległości, czyli metra 1. Metr na sekundę kwadrat zgadza się, wszystko jest w porządku i rzeczywiście ten wektor zawsze w każdej chwili czasu jest wzdłuż wektora r, przy czym ma zawsze znak minus, ma zawsze przeciwny zwrot. Tak więc, używając tak naprawdę kilku faktów z analizy matematycznej, czyli w pochodnej, Funkcji sinus po argumencie, pochodnej funkcji cosinus po argumencie oraz reguły łańcuchowej. Przy niezbyt dużym nakładzie pracy możemy ten wektor przyspieszenia wyznaczyć i jest to zgodne z tym, co otrzymaliśmy poprzednio, chociaż trzeba jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście długość tego wektora się zgadza z tym, co otrzymaliśmy. No zobaczmy, tutaj nam wyszło, że długość wektora przyspieszenia to jest. Omega kwadrat razy promień. No a omega razy promień to jest, przypominam Ci, czyli możemy tutaj wstawić. To jest rzeczywiście V kwadrat przez R, czyli to, co otrzymaliśmy w poprzednim filmie. A więc faktycznie, jeśli pomimo tego, że nie znasz analizy matematycznej, oglądasz ten film aż do tego momentu, to bardzo się cieszę i bardzo Ci gratuluję. Tutaj są. Wypisane jedyne trzy rzeczy, z których tutaj tak naprawdę korzystaliśmy z analizy, a w kolejnych filmach będziemy kontynuować temat przyspieszenia w ruchu krzywoliniowym, w tym również po okręgu. Do usłyszenia!